Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie, moi kochani, chciałbym Wam zaprezentować takie oto karty z Bundesligi Quartet 2017-18 od Topsa. Mamy tutaj Roberta Lewandowskiego, Wernera, Naldo, Bender, no a tych dwóch zawodników to tak nie kojarzę za bardzo. 36 Zawodników na kartach, plus reguły gry. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Jak się nie mylę, to w tamtym roku coś podobnego również pokazywałem. Tutaj mamy jakąś wzmiankę no i lecimy z pierwszymi kartami Stürmer Martin Harnik z Hanoweru ile gier rozegrał ile bramek strzelił ile asyst jaki wysoki, ile waży i jego wiek następnie kolejny napastnik Simon Terrode ze Stuttgartu Mario Gomez z Wolfsburga może będziemy patrzeć który zawodnik tutaj najwięcej bramek strzelił Mario Gomez 154 Tero dopiero chyba pierwszy sezon gra w pierwszej lidze w Bundeslidze na razie 0 bramek. No a tak jak tutaj mówiłem Harnik 53. Dalej mamy Pablo de Blazis z Mainz. 10 bramek. Pomocnik Louis Holtby 20 bramek gra w zespole Hamburga. Kolejny pomocnik Daniel Bayer z Augsburga, 5 bramek. Karim Belarabi z Bayer Leverkusen, 24 bramki. Makoto Hasebe z Eintrachtu, 7 bramek Obrońca Naldo 39 bramek, no popatrzcie, no masakrycznie, obrońca i tyle bramek to niektórzy napastnicy tyle nie mają Janik Westergaard z Borussii Mönchengladbach, 11 bramek, czyli też na obrońce dużo Kolejny, laminę Sané z Werderu. Jedna bramka, ale jak widać dopiero niedawno zaczął 27 meczy rozegranych. Także jeden sezon w Bundeslidze dopiero. Obrońca, Caglar Junku Zero bramek z Freiburga. Salomon Kalu, Match winner. 27 bramek. Marcel Rize. Z Kylnu. 14 trafień. Sandro Wagner. Z Hoffenheimu. 32 bramki. Łukasz Piszczek. 17 bramek. Nasz Rodak strzelił już w Bundeslidze. Nabi Kejta, 8 bramek. Kingsley Coman z Bayernu, 6 bramek. Waldemar Anton, 1 bramka. Josip Brekalo ze Stuttgartu, 0 bramek. Yunus Mali z Wolfsburga, 30 bramek. Aleksandru Maxim z Mainz, 11. Filip Kostic z Hamburga, 12. Marcel Heller z Augsburga 11. Sven Bender. Bayer Leverkusen. 4 bramki. Gelson Fernandez. Eintracht Frankfurt. 1 bramka. Bastian Oczypka 2 trafienia. Matthias Ginter z Borussia Mönchengladbach. 5. Zlatko Junuzowicz z Werderu, 19. Julian Schuster z Freiburga, 10. Wedat Ibisewicz, 104 bramki Hertha Berlin, czyli to jest po Mario Gomezie. Drugi zawodnik, który najwięcej bramek na razie tutaj trafił. Matthias Lehmann 14. Andrzej Kramaric 20. Pierre-Emerick Aubameyang 85 bramek. Timo Werner 34. No i nasz Rodak Robert Lewandowski 151 bramek. Tutaj są reguły. No i teraz sobie sprawdzimy. Czyli mamy tutaj Mario Gomeza. No i niestety on wygrywa. Ma najwięcej bramek 154. Ale jeżeli policzymy, ile on grał meczy z Lewandowskim, to lewe ma lepsze statystyki. Mniej meczy, a praktycznie podobna ilość bramek, 49 asyst, a tutaj 37. No czyli jeżeli chodzi o bramki, to więcej Mario Gomez, ale ogólną statystykę to Robert wtedy by zwyciężył. No i trzeci zawodnik, który ma najwięcej bramek, to tutaj Wedat Ibisewicz. Tak wygląda. Klasyfikacja, pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Piszcie, moi kochani, co myślicie o tych kartach. To jest oczywiście do gry. Ja zobaczę, może sobie to powkładam do jakiegoś albumu. Poszukam tą starą kolekcję z tamtego roku i wtedy obie włożę do jednego albumu. Dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.